Tak, moi drodzy, będę kontynuował temat rozpoczęty w niedzielę. Jak już brat Krzysiek zauważył, część pierwsza, część druga dzisiaj. Mam pytanie. Kto z was dziś tu obecnych nie był w niedzielę? Podnieście ręce. No parę osób jednak jest. No to troszkę jest utrudnione, dlatego że trudno wam będzie zrozumieć całość przesłania, bo tak naprawdę to główne ostrze przesłania było w niedzielę. Dzisiaj będzie w zasadzie tylko jego uzupełnienie. Więc żeby zrozumieć, o czym mówię, no niezbędne jest, żeby to uzupełnić. Mamy takie możliwości. Kto chce zrozumieć, o czym mowa, no to musicie to sobie odsłuchać, chyba że nie odsłuchacie. Ale jeśli chcecie zrozumieć, to trzeba. Ja nie mam możliwości dzisiaj streszczać niedzielnego kazania, dlatego że czas nas troszkę nagli, bo chcemy posłuchać tego świadectwa. Ono około 20 minut trwa. A mam świadomość, że niełatwy to temat był i nie ma możliwości w jakimś skrócie go przedstawić. Jedną tylko myśl przypomnę, która jest jakby potrzebna do rozwinięcia dzisiejszego wykładu. Mówiliśmy o tym, w jaki sposób Bóg patrzy na kwestie rozwodów. I wiemy z Ewangelii Mateusza, 19 rozdziału, że oto Jezus wraca do początku i mówi, od początku tak nie było, czyli nie było przyzwolenia na rozwód. Jezus przypomina, że oto tych dwoje stali się jednym ciałem. I człowiek tego nie ma prawa rozwiązywać. Księga Malachiasza przypomina nam stosunek Boga do rozwodów. Czyli, że Bóg nienawidzi rozwodów. A kto to czyni, plami swoją szatę grzechem. Moi drodzy, to mówiłem oczywiście w rozwinięciu, ale główną uwagę skupiałem na zatwardziałości, na kwestii zatwardziałości serca. Co jest ważne, i poprzednio, i dzisiaj ja opisuję zasady. To jest ważne. Opisuję zasady, standardy Bożego Królestwa. Słuchajcie, nie odnoszę się do indywidualnych sytuacji. Naprawdę nie oceniam i tym bardziej nie potępiam nikogo. Ja wiem, że wśród słuchaczy są ludzie, może i na tej sali, ale też wiem, że oglądalność naszych stronek jest dość niemała, dość duża, więc choćby wśród internautów jest na pewno jakaś część ludzi, którzy przeżyli rozwód, więc naprawdę czujcie się bezpiecznie. Nikogo nie mam zamiaru potępiać, oskarżać. Rozumiem, że każda historia, każda sytuacja jest osobistym, odrębnym dramatem. Trzeba byłoby wiele godzin spędzić na rozmowach i to z obu stronami, nie tylko z jedną, żeby mieć jakiekolwiek zdanie w tym temacie. Wiem też, że wiele rozwodów nastąpiło w starym życiu, jak to mówimy, czyli w czasie, kiedy człowiek nie miał świadomości, nie znał Boga, nie znał standardów Biblii. Tak, co prawda część może już po. Kochani, jeszcze raz chcę powtarzać, nikogo nie oskarżam, nikogo nie potępiam, mówię o zasadach. Te wykłady, te usługi, te kazania bardziej dotyczą oczywiście tych, którzy są w małżeństwach lub będą. Po to, żeby ich ostrzec. Po to, żeby można było zrozumieć, jak Bóg patrzy na małżeństwo, na rozwód. Tak naprawdę po to, żeby nigdy nie odważyli się na ten krok. By wykasowali ze swojego słownictwa, swoich mentalności w ogóle to słowo. A zwłaszcza do tych, to mówię, którzy może aktualnie przechodzą przez jakieś kryzysy i problemy małżeńskie. I chcę powiedzieć to, co zostało już dziś zaakcentowane. Zawalcz. Zawalcz. Tak jak ta babcia naszej siostry Malwinki, tak jak to małżeństwo, o którym będziemy słyszeć na końcu, nie poddawajmy się. Mamy potężną, potężną broń postu i modlitwy. Tylko właśnie trzeba płacić cenę. Dotknęło mnie to, jaką ta kobieta, ta babcia płaciła cenę.
3 dni postu każdego tygodnia. Wstawanie o tak wczesnej porze, ale wartało. Dusza została zdobyta. Człowiek wrócił i do rodziny, i do Boga. Moi drodzy, rozwód jest tragedią. Zawsze. Straszną tragedią. Myślę, że słuchacze wykładów wcześniejszych brata pastora Michała Hedzika, pamiętacie ten obraz tych dwóch kartek. Dwie kartki, które symbolizują dwóch ludzi, mężczyznę i kobietę, aktem małżeńskim są sklejone. Gdyby tak te kartki, kochani, może chcę sobie w domu spróbować. Wziąć dobry klej, dwie kartki skleić, poczekać aż dobrze wyschnie, a potem spróbujmy to rozdzielić. Nie uzyskamy już dwóch kartek. Nigdy. Otrzymamy już coś strasznego. Te kartki już nie będą nic mądrego przypominać. To jest fajny obraz. Moi drodzy, rozwód tak naprawdę wielu ludzi uważa, że jest gorszy niż śmierć. Że lepiej, gdyby nastąpiła śmierć. Bo kiedy jest rozwód, następuje śmierć małżonka, a tak naprawdę często go można gdzieś spotkać. A tak naprawdę dalsze problemy są, dalsze życie się komplikuje. Jeśli są dzieci, nie zawsze to się da jakoś sensownie i mądrze poukładać. Raz jeszcze do znudzenia przypominam, że nie mówię o konkretnych sytuacjach, ale o ogólnych zasadach. Moi drodzy, wiem, że mogą być tragiczne sytuacje. Wiem, że może być sytuacja taka, kiedy jedna ze stron w małżeństwach może być despotą. Może być tyranem, czy wręcz katem. Może być ktoś niezrównoważony psychicznie. Może dochodzić w małżeństwie nawet do dewiacji seksualnych. Lub do innych dramatów, o których nawet trudno tutaj wspominać. I co? No właśnie. Czy rozwód wtedy jest możliwy? Wiem, że trochę wykraczam poza tematykę kazania na górze. Ale też nie chciałbym być, kochani, odbierany jako ktoś fanatycznie ukierunkowany z klapkami na oczach, nie widzących realiów. Moi drodzy, do znudzenia będę powtarzał, że rozwód jest katastrofą. Że Bóg nienawidzi rozwodów i trzeba zrobić wszystko. Słuchajcie, kochani, wszystko. Wszystko, żeby temu zapobiec. Zadam pytanie, od kiedy trzeba zacząć? Od kiedy trzeba zacząć tą pracę, żeby zapobiec rozwodowi? Ktoś ma jakąś propozycję? Nic nie słyszę. Głośniej. Od początku. A ja powiem tak. Dużo przed ślubem. Wtedy się rozpoczyna ta praca. Żeby zapobiec przyszłemu rozwodowi. Naprawdę. Trzeba mądrze wybierać. Nie możemy przede wszystkim łamać Bożego przykazania i szukać sobie partnera w świecie. To już jest pierwszy krok do katastrofy. Komuś może się tam udać, ale to już jest pierwszy krok, bo łamiemy Boże przykazanie. Ale nawet nie tylko to, nawet i wśród wierzących trzeba dobrze szukać. Kochane młodzieży, trzeba dobrze szukać. To musi być ktoś, kto jest was godzien. Już wtedy rozpoczyna się praca, żeby kiedyś nie doszło do tragedii. A kiedy już jest ślub, to od pierwszego dnia musi nastąpić ta praca. Od pierwszego dnia i cały czas trzeba pracować, żeby małżeństwo było piękne, żeby małżeństwo było zgrane. Trzeba unikać rzeczy, które nas będą rozdzielać. Moi drodzy, większość rozwodów tak naprawdę jest wynikiem głupoty. Jest wynikiem błędów popełnianych przez ludzi. Jest wynikiem może niewiedzy. A też małżeństwa często robią fatalny błąd, że przychodzą po pomoc do duszpasterzy, kiedy jest za późno. Kiedy już w zasadzie chyba tylko trzeba posprzątać. Kiedy już tak strasznie się poranili, kiedy już tak strasznie się od siebie podsuwali, że już prawie nie sposób to ponaprawiać. A gdyby przyszli wcześniej? Czasem widać, że robią głupie, szkolne błędy.
że ranią się zupełnie niepotrzebnie, że nie znają swoich oczekiwań. Tak naprawdę niekiedy nie wiedzą w ogóle, na czym małżeństwo polega. Można by im było pomóc. Moi drodzy, tak więc raz jeszcze mówię, trzeba zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do pogarszania się stanu małżeństwa. Wiecie, małżeństwo moim zdaniem, myślę, że to jest dobre zdanie, musi być coraz lepsze. Nawet nie pozwalajmy sobie na stagnację, żebyśmy ugrzęźli w jednym miejscu, bo tak naprawdę nigdy nie ma stagnacji. Jest albo do góry, albo w dół. A więc podejmujmy pracę, bo nigdy nie wiemy, co będzie dalej. No ale wciąż stoi przede mną to pytanie, które odważyłem się zadać. Czy rozwód nigdy nie ma prawa nastąpić? Strasznie trudna odpowiedź na to pytanie. Dlatego trudna, bo boję się, żeby ktoś nie zobaczył w tym jakiejkolwiek furtki dla siebie. Moi drodzy, czasem bywa tak, żyjemy przecież w upadłym świecie i społeczeństwie. Czasem bywa tak, że nie mamy luksusu wyboru między dobrem a złem. Czasem niestety mamy wybór między strasznym złem a tragicznym złem. I mówię to z niesamowitą ostrożnością, naprawdę. Ale zdaję sobie sprawę, że w skrajnych przypadkach mogą być sytuacje, kiedy bardziej sensowną i zdrowszą opcją może być rozwód niż pozostawanie w jakimś patologicznym i strasznym stanie. Ale moi drodzy, zawsze to musi być absolutna ostateczność, gdy już wszystko inne zawiedzie. To nie może być nigdy środek do rozwiązania jakiegoś problemu. Ale uwaga, kto to ma ocenić? Czy ci małżonkowie? Oni zawsze stwierdzą, że jest za późno. Oni zawsze stwierdzą, że nie da się dalej ze sobą żyć. Moi drodzy, zawsze tutaj muszą być duszpasterze, którzy będą próbować im pomóc i do nich to należy. I jeszcze jedno pytanie. To tak tytułem wstępu, bo dopiero temat wykładu jest przede mną. To jest dopiero wstęp. A co z powtórnymi małżeństwami? Czy zawsze powtórne małżeństwo musi być uważane za związek cudzołożny? I znowu pytanie mega trudne. I znowu mogę powiedzieć, że nie mogę odnosić się w sposób ogólny, bo każda sytuacja jest inna. Ale tak generalizować nie można. Tak powiedzieć byłoby to zbyt radykalne. A poza tym, do czego prowadziłaby taka myśl, że małżeństwo powtórne żyje w permanentnym, ciągłym cudzołóstwie? To w takim razie trzeba by się było rozwieść. Po raz drugi. No i chyba wchodzimy z deszczu pod rynnę, robiąc kolejne straszne rzeczy. Moi drodzy, nie ma czasu, aby w ten obszar wchodzić. To jest zupełnie jakby inny temat, tylko delikatnie go zasygnalizowałem. Chcę, abyśmy też wysłuchali wykładu na dziś, potem świadectwa, a na końcu chciałbym, żebyśmy się modlili. Tematyka naszej modlitwy zasygnalizowana została i przeze mnie na końcu niedzielnego usługi dzisiejszym świadectwem. Chcemy modlić się o małżeństwa. Być może o kogoś, kto jest na tym miejscu. Być może nie jesteś razem z mężem, żoną, jesteś sam. To jest czas, aby się modlić. Jeżeli nigdy nie będzie chciał, to będziemy się po prostu modlić ogólnie. Tak więc, kochani, przechodzimy do wykładu. Tak jak powiedziałem, chcę tylko uzupełnić, chcę wyjaśnić, o co chodzi w tych wszystkich fragmentach. Główne przesłanie już wybrzmiało w niedzielę. Tło tej historii, tej sytuacji, kiedy Pan Jezus w kazaniu na górze mówi o rozwodzie, zaraz to przeczytamy, przypomnę, bo dawno żeśmy nie byli w tych tematach, jest takie, że Jezus, rozpoczynając tą część, ten fragment kazania na górze,
przypomina, że nie przyszedł rozwiązać zakonu, że przyszedł go wypełnić, że ani jota, ani kreska z zakonu nie może przeminąć. Później pada to niesamowite zdanie w wersecie 25 rozdziału. Kiedyś wam powiedziałem, że będę go często czytał, więc dzisiaj znów. Ostrzegam was więc, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. I potem następuje 6 obrazów. 6 obrazów, w których Jezus uwydatnia właśnie tą fałszywą sprawiedliwość faryzeuszy i przypomina, jakie jest oryginalne znaczenie prawa. Tych 6 obrazów ma wspólny mianownik, który brzmi: słyszeliście, iż wam powiedziano, kolejne sprawy, a ja wam powiadam. Na to zdanie chyba jeden wykład poświęciłem, więc nie mogę go teraz omawiać, ale pamiętacie, że chodzi tutaj o to, że ludzie słyszeli nauczanie faryzeuszy, bardzo skrzywione, i Jezus przyszedł, aby je wyprostować. Nie głosił nowego, ale przypominał oryginalny sens. A tak naprawdę to jakby obnażał powierzchowność faryzeuszy, ich pozory, ich zewnętrzne rytuały, i tak naprawdę dotykał serca. Dotykał głęboko serca, pytając o jego stan. No więc przeczytajmy już to miejsce, które jest w kolejności naszego rozważania. To jest 5 rozdział Ewangelii Mateusza, werset 31 i 32. Powiedziano też: ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód przeczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa. A kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. I ten sam temat w rozdziale 19 czytaliśmy w niedzielę, dłuższy jego fragment, na ten moment tylko werset 3. I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc: czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny? Moi drodzy, żeby zrozumieć ten temat, rozważmy go w 3 aspektach. Po pierwsze, o czym mówi prawo Mojżesza, bo do niego się przecież cały czas odwołujemy. Potem, czego nauczali faryzeusze uczeni w piśmie? I w końcu, czego nauczał Jezus? No i z tym trzecim już mamy jakby sprawę załatwioną, bo to w niedzielę zostało omówione, więc w zasadzie to skupimy się na tych 2 pierwszych. Być może niektóre myśli, niektóre słowa, które będę mówił, będziecie zaskoczeni, skąd to jest. Przecież w Biblii tego nie ma. Niektóre rzeczy są w Biblii, tylko troszkę ukryte. Czasem jedno słowo wiele może powiedzieć, jeżeli dobrze mu się przyjrzeć. Ale oprócz tego oczywiście też są i inne pomoce, rabinistyczne opracowania i tak dalej. Są materiały, po które można sięgnąć. Ja nie będę w tym krótkim czasie dokładnie mówił, co skąd jest. Po prostu to już będzie podane jako jedna całość. A więc ten pierwszy aspekt, o czym mówi prawo Mojżesza. Więc musimy to miejsce otworzyć. 5 Mojżeszowa, 24 rozdział. 5 Księga Mojżeszowa, 24 rozdział i pierwsze 4 wersety. Jeśli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż on odkrył w niej coś odrażającego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swojego domu. Jeśli ona odejdzie z jego domu i wyjdzie za mąż za innego, a także ten drugi mąż znienawidzi ją i również wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ze swojego domu, albo też jeśli ten drugi mąż, który ją odprawił za żonę, umrze, to ten pierwszy jej mąż, który ją odprawił, nie będzie mógł ponownie pojąć jej za żonę, skoro została ona przezeń uznana za nieczystą, gdyż jest to obrzydliwością przed Panem. Nie sprowadzajcie więc grzechu na ziemię, którą Pan Bóg Twój da Ci w posiadanie. Zauważcie, że Jezus, kiedy daje ten wyjątek przeteczeństwa. Do tego wrócę na końcu. Zauważcie, że Mojżesz, mówiąc o wręczeniu listu rozwodowego, nie podaje kwestii przeteczeństwa jako powodu. Jak myślicie, dlaczego? Ktoś ma jakąś podpowiedź? Dokładnie. Sebastian fajnie podpowiedział.
Tak. Nie ma sensu dawać listu rozwodowego, bo za cudzołóstwo była śmierć. Więc to wykluczało. Za cudzołóstwo była śmierć, ale nie tylko jednej osoby. W prawie była śmierć obu osób. Ja wiem, że to czasem było różnie traktowane. Pamiętacie przykład z Jana 8 rozdziału, kiedy złapano kobietę na jawnym cudzołóstwie i przyprowadzono ją samą. Gdzie ten drugi? To było niezgodne z prawem. No ale to była prowokacja faryzeuszy, więc to tłumaczę. Dobrze, więc rozumiemy już, że nie kwestia cudzołóstwa, bo za to była śmierć. Moi drodzy, powodem nadania tego prawa było to, o czym mówiłem w niedzielę. Zatwardziało serce. Natomiast celem tego prawa było zapanowanie nad sytuacją, nad chaosem, uporządkowanie jej. Na tym polu wówczas panował totalny chaos. Moi drodzy, kobiety w tamtych czasach, oczywiście w oczach mężczyzn, były praktycznie nikim. Były traktowane jak przedmiot, jak czyjaś własność, którą sobie można było wziąć, wyrzucić. Mężczyźni mogli dla każdej błahej przyczyny pozbywać się żony i brać następną. Dla każdej głupoty mogli to zrobić. To był pretekst. Prawdziwy powód oczywiście było zatwardziałe serce. Prawdziwym powodem oczywiście było serce ogarnięte żądzą i namiętnością. Więc dlatego Bóg dał prawo, które to ograniczało. I to prawo miało trzy główne zasady, może w zasadzie cztery. Więc wymienimy je szybciutko, jakie to za zasady i w jaki sposób one funkcjonowały. Więc po pierwsze została ustalona możliwość rozwodu tylko dla konkretnych przyczyn i to bardzo nielicznych. Odtąd już mężczyzna nie mógł sobie po prostu dla każdej przyczyny, jeśli chciał się rozwieść, musiał wskazać i udowodnić konkretną przyczynę. A ona jest wyrażona tutaj w Biblii, w prawie Mojżesza, w ten sposób, że musiał znaleźć w niej coś odrażającego. Nowszy przekład podaje coś wstydliwego. Jeszcze starszy przekład, czyli Biblia Gdańska, mówi coś sprośnego. Bibliści raczej są zgodni, że to dotyczyło najpewniej coś związanego z seksualnością. Więc tylko dla takiej przyczyny możliwe było odprawienie żony, czyli rozwód. Więcej, on nie mógł sobie tylko to wymyślić i powiedzieć. To musiało być udowodnione. Musiało być dwóch świadków. To nie było takie proste. Zobaczcie, prawo Mojżesza dalekie było od ułatwiania rozwodu. Wręcz przeciwnie, bardzo, bardzo go utrudniło. To pierwsza zasada. Druga zasada, jeśli ktoś chciał się rozwieść, musiał napisać list rozwodowy i w obecności świadków go wręczyć. Co więcej, co bardzo ważne, w tym liście rozwodowym musiała być podana przyczyna tego rozwodu. Wcześniej mężczyzna mógł powiedzieć, uwaga, tylko powiedzieć, że nie chce już więcej widzieć tej kobiety i wyrzucić ją. Po prostu. Gorzej, bo mógł wymyślić cokolwiek. Mógł powiedzieć cokolwiek. I kiedy powiedział, że jest to kwestia zdrady, to ta kobieta traciła życie. Najczęściej niewinna. Zobaczcie, list rozwodowy nie mógł mieć w tym akcie napisane cudzołóstwo. Nie mógł mieć. Bo gdyby miał, to go nie trzeba. Rozumiemy? Gdyby miał było być tam napisane cudzołóstwo, to nie ma potrzeby pisać listu rozwodowego, bo za to była śmierć. A więc tak naprawdę ten list rozwodowy chronił kobiety. One były ochronione tym listem rozwodowym, bo tam była jakaś inna przyczyna. Rozwód przez ten list rozwodowy stał się poważną, formalną, urzędową sprawą. I wielu się musiało już grubo zastanowić, czy w to wchodzić. On wykluczał przede wszystkim możliwość rozwodu czy wyrzucania kobiet po prostu w chwili frustracji, w chwili jakiejś kłótni czy z powodu namiętności już do innej. Trzecie prawo. Trzecia zasada tego prawa, która była opisana w wersetach, które przeczytaliśmy. Sytuacja, kiedy kobieta miała list rozwodowy, uprawniał ją do powtórnego małżeństwa. Jeśli miała tyle szczęścia.
ale uprawniał ją do tego, żeby wyjść powtórnie za mąż. I tutaj te wersety opisywały tę sytuację, kiedy kolejny mąż różnie że odprawił lub zmarł, jakkolwiek, ale ta kobieta po raz wtóry była wolna, ten pierwszy mężczyzna nie mógł już po nią sięgnąć. I to było bardzo mocne. To mówiło człowieku, uważaj, zastanów się, czy na pewno. Bo to już jest droga jednokierunkowa. To jest decyzja ostateczna, z której się już nigdy nie wycofiesz. A więc zobaczcie, to prawo rządziło się konkretnymi warunkami dość ostrymi, po to, żeby powstrzymać chaos, który był. I ostatnia zasada, która troszkę wynika już z narracji Nowego Testamentu. Słuchajcie, prawo Mojżesza nie nakazywało rozwodu. Rozumiemy? Prawo Mojżesza dopuszczało rozwód, nie nakazywało. A faryzeusze myśleli inaczej. Wiecie, to tak samo jak w przypadku zemsty. Za jakiś czas będziemy dochodzić do tego miejsca, kiedy w prawie było napisane oko za oko, ząb za ząb. O co w tym chodzi? Czy to jakby zmuszało tego pokrzywdzonego, żeby się zemścił? Absolutnie nie. Absolutnie nie. On nie musiał się mścić. Zdecydowanie lepiej byłoby, gdyby się nie mścił. Ale kiedy już musiał się zemścić, bo nie mógł inaczej, to było ograniczenie. Nie więcej niż zostałeś sam skrzywdzony. Widzicie, i tu jest to samo. Otóż teraz mężczyzna, który nawet miał uzasadniony prawem powód do rozwodu, wcale nie musiał z niego korzystać. Ewentualnie mógł, było to dopuszczalne. Więc nie był to nakaz, ale możliwość. Dobrze, przejdźmy do drugiego aspektu. Jak nauczali faryzeusze? No i właśnie, pytania, które stawiali Jezusowi, już zdradzają to, czego oni nauczali. Oprócz tego są również inne źródłowe teksty, które o tym mówią. Ale już pytania zawarte w tekście, który czytaliśmy, o tym mówią. Zobaczcie, oni przychodzą i pytają, to jest werset trzeci, czy dla każdej przyczyny, uwaga, każdej przyczyny można żonę odprawić. I potem w wersecie siódmym mówią, Mojżesz nakazał. Prawda? Mojżesz nakazał. Jezus od razu ripostuje i mówi, Mojżesz pozwolił. To jest następny werset. Otóż faryzeusze twierdzili, że Mojżesz nakazał. Że jeżeli znaleźli ten powód, jak to było powiedziane, powód coś odrażającego, to wtedy był nakaz. Nie, nie, nie. Możliwość. Ale zwróćmy uwagę teraz na ten pierwszy aspekt. Dla każdej przyczyny. W czasach Jezusa toczył się poważny spór, zagorzały spór właśnie w tym temacie. Oto ten spór toczył się nie tylko w kręgach duchowieństwa, ale on przekładał się na społeczeństwo. I to był bardzo drażliwy temat, bardzo poruszający to, jak iskra poruszało to społeczeństwo. Było dwóch rabinów, bardzo znamienitych, znaczących rabinów. Jeden się nazywał Hillel, drugi Szamaj. I oni zgadzali się do całego tekstu 24 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej, natomiast inaczej interpretowali to jedno słowo, coś odrażającego. Hillel twierdził, że to słowo, coś odrażającego, praktycznie znaczy wszystko. Praktycznie znaczy wszystko. Nawet niesmaczny obiad. Nawet zła kucharka w domu, której coś nie wyszło, sprawiało według jego teologii, że już była odrażająca. Nawet drobna kłótnia stawiała przed mężczyzną kobietę jako kogoś odrażającego. Uczeń tego Hillela, Akiba się nazywał, poszedł jeszcze o krok dalej i twierdził, że mężczyzna może się rozwieść z żoną, jeśli znalazł inną, która wygląda od niej lepiej. Kiedy patrzy na tą piękniejszą, to ta pierwsza prawdziwa żona staje się czymś odrażającym. To takie herezji i strasznych twierdzeń dochodzili, ale tak nauczali. I powiem wam, mieli mnóstwo zwolenników. To się tak bardzo podobało ludziom zatwardziałym, którzy chcieli żyć jak no właśnie, życiem rozwiązłym. Ale był też ten drugi
rabin, który nazywał się Szamaj, który był bardziej konserwatywny, który słowo coś odrażającego rozumiał mniej więcej tak, jak ono było nadane przez Mojżesza, czyli tylko kwestia jakichś wykroczeń seksualnych. I również miał mnóstwo swoich zwolenników, bo nie wszyscy przecież byli tak daleko posunięci w rozwiązłości. Wielu ludzi przecież było rozsądnych. I linia podziału, trudno powiedzieć, ale prawdopodobnie gdzieś szła w połowie. I społeczeństwo było tym dość mocno rozemocjonowane. I teraz zobaczcie. 19 rozdział, werset 2 mówi tak, szło za nim mnóstwo ludu. Co to jest za sytuacja? Jezus jest w otoczeniu tłumów. Pamiętajmy, w otoczeniu tłumów, które żyją tym tematem. Jeżeli tylko ten temat się pojawi, to się iskrzy. No i właśnie. I wtedy przychodzą faryzeusze po co? Żeby go kusić. To jest prowokacja. To jest prowokacja ze strony faryzeuszy. Wszystko robią, chodzą za nim, żeby Jezusa złapać na czymś. Chcą spowodować jakieś zamieszki, żeby go móc aresztować. I oni dobrze wiedzą, że teraz cokolwiek Jezus nie powie, czy stanie po jednej ze stron, czy po drugiej, to przynajmniej połowa tłumu wpada w szał. I na to było obliczone. Zobaczcie, jaka jest postawa faryzeuszy. Ich nauczanie. Znowu zupełna ignorancja motywów serca. Kierują się absolutnie egoizmem, a kobiety biedne niech sobie cierpią. Ale zachowujemy fason. Zachowujemy pozory. Musi list rozwodowy być. To jest najważniejsze. Dla nich list rozwodowy był mega ważny. Tyle, że już bez podania przyczyny. O tym już zapomnieli. Ale formalności musiało się stać zadość. Byli w tym bardzo dobrzy. Słuchajcie, Jezus zaatakowany w ten sposób. Wydawałoby się, że mają perfekcyjnie obmyślony plan. On w tym momencie w genialny sposób podejmuje z nimi walkę. Zobaczcie, jak rozpoczyna. On odpowiadając rzekł, czy nie czytaliście? Słuchajcie, to już jest cios między oczy. Komu on to powiedział? Faryzeuszom, uczonym w piśmie, którzy zęby zjedli na studiowaniu Bożego Słowa. Którzy większą część Tory znali na pamięć. Którzy byli sławni z tego, że każdy najmniejszy urywek słowa znają. A Jezus zarzuca im, że czegoś nie przeczytali. Bo skoro czegoś nie rozumieją, to widocznie nie przeczytali. Moi drodzy, Jezus bardzo w niesamowity sposób nie opowiedział się ani po jednej ze stron, ani po drugiej. Ani nie opowiedział się po stronie tego Hillela. Oczywiście to byłoby niemożliwe, bo to była już zupełnie jakaś wynaturzona jego teologia. Być może Jezusowi mogłoby być bliżej do tej drugiej, bardziej konserwatywnej. Ale zobaczcie, Jezus nie odnosi się ani do jednej, ani do drugiej. On w ogóle pomija kwestię 5 Księgi Mojżeszowej, 24 rozdział. A wraca gdzie? Do pierwszej księgi. Do początku. Do oryginału. Do tego, jaki jest oryginalny Boży plan. Ale widzicie, faryzeusze nie dają za wygraną. Atakują dalej i znowu, po ludzku rzecz biorąc, świetny sposób. Mówią, przecież Mojżesz tak powiedział. Zakon. Gdyby Jezus powiedział jedno słowo przeciwko zakonowi, to już go mają. Bluźnierstwo, czy jakaś niezgoda, podważanie zakonu jest ukamienowane. Więc znowu zobaczcie, podsunęli mu znowu tak gorący kartofel. Co ma z nim zrobić? A Jezus znowu w sposób genialny odpowiada. On nie skrytykował tego prawa. Zauważcie, on nie skrytykował tego prawa. On skrytykował ich serce. On skrytykował zatwardziałe serce, nie prawo. I mówi, zgoda, Mojżesz dał wam takie prawo, ale ze względu na zatwardziałość waszych serc. O co chodzi, to w niedzielę szeroko tłumaczyłem. Od początku tak nie było. Od początku nie było przyzwolenia na rozwód.
i nadal go nie ma. Moi drodzy, czas biegnie szybko, więc chciałbym, żebyśmy już przechodzili do wysłuchania tego świadectwa. Pamiętacie, że zakończyłem niedzielne usługiwanie na takim trudnym pytaniu, gdzie nie dałem w sumie odpowiedzi, celowo nie dałem odpowiedzi, prosząc was o przemyślanie. Prosiłem, żebyśmy się zastanowili nad tym, czy ten wyjątek, o którym mówi Jezus, wyjątek przetrzeństwa, cudzołóstwa jest faktycznie prawem takim z jego serca, cudownym Bożym prawem, przykazaniem, które darzy życiem, czy też jest to furtka, żeby ktoś, kto został zdradzony, mógł wyjść sobie na wolność. Dałem też kilka myśli, które nam miały pomóc w odpowiedzi na to pytanie. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy to posłuchali. Myślę, że to, co zobaczymy, to, co usłyszymy, będzie znowu kolejną podpowiedzią. Moim zdaniem piękne i mocne świadectwo. Zachęcam do jego wysłuchania.